I samo jest dobrą mordą. A będzie? Pytają I samo będzie oczywiście. Dzwonię do Isamu. I samo myślę, że może coś powie też od ciebie, bo... A Isamu ile waży? Isamu też to będzie. Halo, halo. Ej, Isamu, bo mam live'a na 27 tysięcy ludzi. O kurwa. I chciałem tak zapytać ciebie, czy oczywiście będziesz na jutrzejszej gali? No, czy będę jako VIP, czy jako... Jako VIP. Jako VIP na pewno, a jako kat mam nadzieję. Dowiem się we wtorek chyba, czy w środę mam pierwsze cardio, kurwa, po przerwie w tym kręgosłupie. A czy będziesz w narożniku... Jak to zrobię, taką już na kurwie tam. A czy będziesz w narożniku jakiegoś zawodnika stał? Na trzeciej gali? Jeśli nie będę walczył, na pewno będę stał w jednym narożniku. I to będzie pewnie walka o pas, ale o tym będziemy gadać jutro. A myślałeś... Znaczy nie mówię, żebyś teraz mówił, ale czy ogólnie zastanawiałeś się nad kim, z kim mógłbyś zawalczyć? No ja tam mam kilka sztosików, stop 100. Przez te całe twoje życie pewnie się YouTube'owe nazbierało kilku wrogów. No stary, jestem tutaj od początku, kiedy klocek na klocku był stawiany na tym YouTubie. No tyle tutaj, wiesz, konfliktów i tak dalej. Niekoniecznie na YouTubie, ale poza. Fajnie by było w oktagonie sobie poszczelać po mordzie. Nieważne kto wygra, ważne, żeby spuścić net, bo wiesz o co. No myślę, że dużo ludzi czeka na twoją walkę i samo także, kurde, no... No sam jestem ciekawy. Uwierz mi, że pas sobie ponoszę tej nadawanie. To ci mogę tyle powiedzieć, że na pewno no, przez to wasze pejmele maruszyłem dupę, zrobiłem RTG kręgosłupa normalnie, USG klatki, nic nie wyszło, to poradzę na tego, jak to się na rezonans. Doprowadzam się do stanu jakiegoś super, no i będę tam ładował lapsów na dupę laczkami. Kozak, to dzięki wielkie za rozmowę i trzymaj się, byku. Trzymaj się, siema. Na razie. Powiem wam, że tutaj no i samo naprawdę to jest osoba, która włożyłaby to na pewno całe serce, też się przyłoży, jak słyszycie. I mi to się normalnie łezka wokół kręci, jak właśnie ludzie mówią, że tak zmienili tryb życia, że i sam na przykład zaczął trenować, dbać o swoje zdrowie. To jest zajebiste. Ale wszystko... To jest mega zajebiste, to jest niesamowite, słuchajcie. To jest ważniejsze niż ta cała kasa i to wszystko, nie? Naprawdę, to jest mega fajne. Najlepsze jest to, że dzieciaki pójdą już teraz trenować, póki są młodzi bardzo. Tak, nie? Tak. No, bo jak potem... taki dzieciaczek, co ma teraz, nie wiem, 12-13 lat, on zacznie już teraz, to w wieku 20 plus on będzie, no, kotem, nie? On będzie kotem. Też w głowie, bo sztuki walki uczą szacunku. Pasy są nie po to, bo pasy nie walczą, tylko po to, że jak się wchodzi na matę i widzi się czarne